To, co można z nią zrobić, jest zachwycające. Na pewno od razu wypróbujesz ten pomysł. Weź jedną czerwoną cebulę. Ma właściwości wychodzące poza granice kuchni. Przez swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe stosujemy ją do wyeliminowania bakterii. Do przygotowania mikstury obierz cebulę. Łupiny zostaw mają one wiele przydatnych zastosowań. Możesz z nich zrobić nawóz. Pokrój cebulę w kostkę. Nie musi być dokładnie. Wystarczy, że będzie ona pokrojona na mniejsze kawałki. Tak przygotowaną cebulę przełóż do blendera. Zasyp ją jedną łyżką sody oczyszczonej. W tym przypadku soda oczyszczona pełni funkcję dezynfekującą. Dlatego warto ją stosować w czyszczeniu pomieszczeń i nie tylko. Dodatkowo w połączeniu z cebulą niwelują nieprzyjemne zapachy. Teraz zalej cebulę wodą. Wszystko razem zblenduj. Tak powstały sok przelej przez sitko do słoika. Część soku przelej do mniejszej miski przykryj ją folią spożywczą zrób w niej dziurki taką miseczkę możesz śmiało włożyć do lodówki wyeliminuje brzydkie zapachy z lodówki kolejnym sposobem na sok jest przelanie go do butelki ze spryskiwaczem i spryskanie miejsc aby uniknąć karaluchów mrówek i much to tani sposób który sprawi że robactwo będzie trzymać się z daleka nasza mikstura z cebuli sprawdzi się również w toalecie jej czyszczenie jest bardzo ważne to główne siedlisko bakterii Wystarczy, że wlejesz ją do ubikacji i pozostawisz na chwilę, po czym spłuczesz. Warto też wlać ten sok do zlewu, łatwo go wtedy przeczyścić z zanieczyszczeń. Jak widzicie, jedna cebula ma wiele naturalnych zastosowań. Ten trik jest prosty i tani. Potrzebujesz tylko jednej cebuli, aby storczyki nadal kwitły. Cebula zawiera wiele witamin, żelazo, potas, fosfor, wapń oraz magnez. Dlatego jest dobrym źródłem pożywienia dla wielu roślin. Weź dwie cebule. Obierz je i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż do słoika i wlej 400 ml zimnej wody. Zamknij słoik i odstaw na kilka godzin. Przykryj, aby chronić przed światłem słonecznym. Następnie przeceć zawartość słoika do dużej miski aby przygotować odpowiednią mieszankę, dodamy również dwie łyżki mleka. Mleko zawiera wapń, który jest niezbędny do rozwoju silnych ścian komórkowych roślin. Stosowana mieszanka do przecierania liści storczyka nadaje im naturalny połysk. To nie tylko sprawia, że roślina wygląda zdrowiej, ale także pomaga utrzymać liście w czystości i wolne od kurzu. Na koniec spróbuj namoczyć wszystkie korzenie w tej miksturze. Wystarczy podlać roślinę i poczekać, aż nadmiar odżywki spłynie. W przypadku storczyków, które chcesz z różnych powodów ratować, trzymaj je w tej mlecznej wodzie przez kilka godzin. W ten sposób mieszanka wniknie we wszystkie korzenie. Będziesz zaskoczony, jak dobrze będzie wyglądał twój storczyk już następnego dnia. Wyobraź sobie, że masz odżywczy szampon, po którym w końcu rosną włosy. Próbowałeś wielu sposobów na gęste, lśniące i silne włosy? Z tą miksturą nie przesadzaj. Włosy mogą rosnąć zbyt szybko i być zbyt gęste. To sprawdzony sposób wzbogacony o nowe składniki. Nasze mamy i babcie nie miały takich możliwości, więc nie mogły ci go przekazać. Kilka produktów wystarczy, by włosy w końcu urosły i się zagęściły. Weź jedną czerwoną cebulę i ją obierz. Przekrój ją na pół. Połówkę cebuli pokrój w drobną kostkę. Cebula od dawna jest wykorzystywana na porost włosów. Wzmacnia cebulki, opóźnia też proces siwienia włosów. Do naczynia wlej kubek ulubionego szamponu do włosów. Dodaj do niego dwie łyżki miodu. Miód chroni włosy przed wypadaniem i przyspiesza tempo ich wzrostu. Do mieszanki dodaj łyżkę oleju kokosowego. Zawiera witaminę E, która poprawia krążenie w skórze głowy. A witamina K wzmacnia cebulki włosów. Do małego blendera przełóż pokrojoną połówkę cebuli. Wlej mieszankę. Wszystko zmiksuj przez chwilę, weź sitko i odcedź drobinki cebuli z mieszanki. Przelej do słoiczka lub innego naczynia. Takim szamponem myj włosy regularnie kilka razy w tygodniu, przez co najmniej miesiąc. Nakładaj od czubka głowy po same końce. Masuj dobrze skórę głowy przez pięć minut, po czym umyj włosy zwykłym szamponem i użyj swojej odżywki. Rezultaty cię zaskoczą. Ten różowy napój zawiera naturalne składniki, to domowy antybiotyk za parę złotych. Jest sprawdzony do walki z przeziębieniem wzmacnia organizm i chroni przed infekcjami. Obierz jedną czerwoną cebulę i pokrój w plastry. Cebula ma właściwości antybakteryjne. Pomaga oczyścić górne drogi oddechowe. Następnie rozdrobnij kawałek imbiru. W połączeniu z cebulą doskonale łagodzi kaszel i ból gardła. Pokrój też jeden ząbek czosku. To naturalny antybiotyk. Weź jedną czystą limonkę i pokrój ją w plasterki. Limonka ma właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Do garnka dodaj kolejno wszystkie składniki. Cebula pomaga leczyć kaszel. Imbir rozgrzewa, łagodzi kaszel. Likwiduje też ból gardła. Czosnek działa jak antybiotyk. Limonka wspomaga leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych. Dodaj dwie laski cynamonu. Ta przyprawa skutecznie łagodzi bóle gardła i uporczywy kaszel. Wlej dwie szklanki wody i włącz kuchenkę. Doprowadź miksturę do wrzenia i gotuj pod przykryciem przez 15 minut. Następnie odcedź i przelej do szklanki. Do przestudzonego napoju dodaj łyżeczkę miodu. Zaleca się pić taki napój dwa razy dziennie po szklance przez jeden tydzień. Pomoże nie tylko na przeziębienia, ale poprawi ogólny stan organizmu. Doskonale wspomaga organizm w walce z różnymi chorobami. Weź jedną cebulę i nakrętkę od słoika. Tego triku nauczył mnie znajomy z Chin. To, co można z nimi zrobić, jest zachwycające. Na pewno od razu wypróbujesz ten pomysł. Weź duże, ładne cebule. Obierz je, jeśli jest taka potrzeba i odetnij końcówki łodygi. Oczyść ją z korzeni, ale nie odcinaj zbyt wiele z tej strony. Tak przygotowaną cebulę połóż na wieczku od słoika. Przekrój ją na pół. Wieczko sprawi, że nie przekroisz jej do końca. Teraz przekrój ją na krzyż i dalej nacinaj ją w poprzek, jak na filmiku. W ten sposób pokroisz ją na wiele części. Cebula jednak się nie rozpadnie, będzie wyglądać trochę jak kwiat, tak samo natnij kolejne cebule. Zrób wszystko identycznie jak z pierwszą cebulą. Weź dużą miskę, nalej do niej wody, zamocz w niej nacięte cebule, zostaw je w wodzie na jedną godzinę, a potem osusz. W misce rozbij dwa jajka, wymieszaj je na jednolitą masę. Dodaj do nich 100 ml mleka i znowu wymieszaj. W osobnym naczyniu uszykuj mąkę. Dodaj do niej sól, pieprz i słodką paprykę. Wymieszaj je dokładnie z mąką. Teraz weź pierwszą cebulę. Powinna być już w miarę sucha. Zamocz ją w jajku. Zrób to dokładnie. Zwłaszcza w miejscach nacięć. Następnie cebulę oprócz w drugiej miejsce w mące. Znowu zrób to dokładnie. Tak, aby mąka pokryła całą cebulę. W garnku rozgrzej olej włóż do niego cebulę smaż ją na złoty kolor, odwróć ją aby dobrze usmażyła się też z drugiej strony. Wyłóż na talerz, podawaj ze śmietaną i sosem pomidorowym. Wystarczy odrywać pojedyncze pióra cebuli i delektować się ich niezwykłym smakiem. Tak przygotowana cebula jest niezwykłą przekąską lub pojedynczym daniem. Od kiedy znajomy pokazał mi ten przepis, robię taką cebulę regularnie. Jest pyszna.